Witam tutaj, Folkmar. Witam z powrotem. No cóż. Ostatnia walka z wilkiem trochę nas wymęczyła. Przypuszczam, że czas ruszyć trochę, poeksplorować to miejsce. Szczególnie w poszukiwaniu drewna, co może być trochę ciężkie. Chyba, że wyjdziemy na górę i tam znajdziemy trochę drewna, żeby rozpalić jeszcze raz to ognisko. Ale na razie rozejrzyjmy się tutaj. Co my tu mamy? Jesteśmy obciążeni. Dobra. Aha, czy prawdopodobnie idąc w drugą stronę zauważylibyśmy tego wilka. O, tu leżała flara. Trzeba będzie to miejsce jeszcze lepiej trochę przeszukać. Teraz się powiedz. Troszkę powiedz. Aha, dobra. Znaleźliśmy ciało, a w ciele sardynki, i zapałki. Super. Zjedzmy sobie teraz sardynki, bo jesteśmy trochę głodni. Wiem, że to marnotrawstwo, ale mamy przy okazji sporo, psiego mięsa. Później czy psie mięso nie zużyjemy później. Nie zużyjemy wcześniej, bo... noszenie ze sobą mięsa w lesie jest dość niewygodne. Znaczy, zjemy te sardynki teraz. No, brakuje kalorii. Dobrze, 900 kalorii. Już przeżyjemy. Ruszamy. Zdobyliśmy trochę skóry, zdobyliśmy flaków, gdzie flaki są potrzebne do zrobienia łuku. Praktycznie biorąc potrzebujemy jeszcze klonu. Gdzieś musimy wyrąbać klon. Dobra. Ale wróćmy na górę, bo musimy zebrać trochę drewna. Jak da radę, to rozpalimy ognisko na zewnątrz i coś ugotujemy. Jeszcze tam był jeleń, więc dodatkowa porcja mięsa się przyda. Mamy tu już trochę światła, więc możemy zgasić pochodnie. Wychodzimy tylko na zewnątrz. Dobra. Zobaczmy, czy nic nas tutaj nie wciągnie nosem. Na razie nieźle. Piękny dzień, ściszny poranek. Zwłoki jelenia leżą obok. Zobaczmy, co to jest. O, patyczki. Dobra. Przynajmniej znaleźliśmy spodnie. Będziemy musieli się jeszcze skupić na... właśnie. Ubranka. No choroba, no. Kamizelka nam pogryzł. Pierdzieleniec, no. Znowu nam będzie zimno w dupsko. Już zamarzamy! Kurna mać. Dobra, czegoś tu nie ma przydatnego. No i patrzcie, jesteśmy w lesie i mamy kłopoty z znalezieniem drewna. Ale zaraz, były tam przecież skrzynki. Porobimy skrzynki, będzie trochę drewienka. Rozgrzejemy się, napalimy, zjemy. I przeszukamy teren. Kurczę, 10 minut na zewnątrz już tak przemarzliśmy. Spali nam to trochę kalorii, ale będziemy mieli 4 drewienka. W ramach braku kalorii możemy jeszcze... no, marzniemy, to nie jest dobrze. Możemy się napić. No kurde, zamarzamy, no to jest problem, jak cię nie mogę. Dobra. Spróbujemy jeszcze połamać to. Zajmie na to 45 minut. Nie wiem, czy przeżyjemy. No dobra, spróbujmy. O, choroba, szybko nam spada.
Dobra, zapalmy tą pochodnię, może nas trochę rozgrzeje. Dobra, straciliśmy trochę kalorii. Faktycznie, pochodnia trochę rozgrzewa. Ale nie ma co ryzykować, rozpalmy. Najgorsze jest to, że daleko trzeba iść do tej beczki przeklętej. Nie, dobra. Tędy, tędy. To jest dużo stafu naprawdę do znalezienia, ale musimy być w, że tak powiem, w dobrej kondycji do poszukiwań. Nie mamy hipotermii na razie, to jest dobrze. Więc tak, rozpalimy, zjemy i bierzemy się za poszukiwania tutaj w terenie, bo można tu znaleźć naprawdę sporo. A niestety też jesteśmy trochę przeciążeni. I pięknie. Dobra. Zdejmijmy tu pochodnie. A przepraszam, dlaczego nie możemy jej zdjąć? No nie no, kurde. A, pięknie, poszło. Dobra. Ładujemy. Zaczynamy się rozgrzewać. Bardzo dobrze, jesteśmy głodni jak choroba. Dlaczego nie mogę... Dlaczego upadła? Dobra, zgaśmy to. Zgaśmy temat. Zdejmijmy z siebie. I tak. Przygotujemy tę rybkę, bo nam się zaraz widna zepsuje, a szkoda by było. Pięknie się zeskierczyła. No to niezłe dźwięki tu słychać. Dobra, zrobię sobie wilczka. Zrobię sobie jeszcze jednego wilczka. Dobra. Teraz na ciepło sobie opędzlujemy, bo jesteśmy głodni, jesteśmy wycieńczeni. Jest nam ślejnie, dobrze i ten świat jest w ogóle do dupy. Dobra. No, ciumkaj, 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 ciumkaj. Jesteśmy trochę zmęczeni, no to jest straszna głupota właśnie. Lawirowanie między zmęczeniem a... Dobra. Dorzućmy jeszcze tego drewna. Pójdziemy sobie teraz. Porąbimy sobie te wszystkie skrzynki, które tam mieliśmy na górze. Przepraszam, czy to już jest noc? Nie. To jest dzień. Ale jest ciemno. Jak... No, muszę policzyć zapałki. Stać nas na to, żeby połamać to całe dziadostwo. Dobra, paliło się na 3 godziny, więc... Połamię sobie to. Połamię jeszcze tą krę. Nie. Połamy to, co będzie warto. Dobra. No, dawaj. Jeszcze nie odpalimy pochodni. Dobra, teraz ją sobie odpalimy. Trzeba będzie policzyć zapałki. Ile my tych zapałek mamy. Jesteśmy ostro przeciążeni. To był na pewno. Dobra, mamy 10, 12... Dobra, sporo zapałek jeszcze. Stajemy się dobiec do tej beczki. Doładować ognia ile się da. Byśmy byli w stanie... Już jestem zmęczony? No na litość boską. No, słyszymy, że fajnie ognisko trzaska. Dodajemy tego drewna. Starszy mam na trochę. Nie wiem, prześpijmy się, bo kurde...
że on tu padnie zaraz. Dobra. 5 godzin, prześpimy się 4. Powinno starczyć. Przy zwłokach wilka, a co? Ach, no tak, pięknie. Hop. Śpimy. 4 godziny. Zaraz padniemy w normalnie. No znowu, zostanie nam 3 godziny światła i tyle z tego będzie. No nie, strasznie ciężko. No nie, jestem jeszcze odwodniony, no. A, bo spałem za blisko gorącej ogniska. I moja droga, pij. Ciąkaj sobie to mięsko. W tym momencie prawdopodobnie marnuję więcej niż zyskam, będąc tutaj. Dobra, przed godziną się będzie palić. Mam nadzieję, że biegniemy. Tak, biegniemy chyba w dobrym kierunku. Dobrze, naczuję. Dobra. Odpalmy pochodnie. Poszukajmy tutaj trochę rzeczy. Aha, dobra. Te szafki były już przeszukane. Pudełka kartonowe. Możemy je pociąć i zrobimy sobie wtedy podpałkę. Ja to bardzo tutaj nie racuję. Nabój. Dobra. Będzie przeszukać te wszystkie szafki. Nic. Nic. Serio? Nic. Tu w tych nic nie znajdziemy. Dobra, podstawowe jakieś buty. Aha, czy możemy... Czy te buty możemy jakoś naprawić? Mamy skórę. Pół godziny. Znowu jesteśmy zmęczeni? No na litość boską. Ta kobieta męczy się stojąc. Dobra, naprawmy te dżinsy. Tak, użyjmy naszych przyborów do szycia. Dobra, 59 naprawiliśmy. Naprawmy je jeszcze raz. Poświęćmy trochę czasu. Zobaczmy, jak wygląda nasz stan. Jest tragiczny. Nie, źle nie jest, ale dobra, przynajmniej dżinsy dość mocno naprawione. Trzeba naprawić bieliznę. Nie wiem, czy my mamy coś do jedzenia. Ale jakby co, jest jeleń na dworzu, więc... Może z tym jeleniem damy radę. Mamy skarpetki, to jest git. Dobra, założymy sobie te buty, ponieważ te buty już mamy trochę zjechane. Jesteśmy trochę głodni. Czyli... Żarcie, no surowe. Ale to zaraz sobie odpalimy. Czy mamy jeszcze pochodnie? Dlaczego nie mamy jeszcze... Dlaczego już nie mamy pochodni? Co się stało? Zmarnowaliśmy 3 pochodnie. Pięknie, Paweł. Pięknie. Mogę z niego zrobić patyk. Nie, nie, flary nie będziemy używać. Użyjmy sobie lampy. Dobra, przeszukajmy jeszcze. Dobra, tego nie połamiemy. Musimy się przejść dalej. Dobra, tutaj zostawiliśmy mnóstwo rzeczy pewnie. Kolejna książka. Bardzo dobrze. O, batonik. Batonik sobie zostawimy. Szuflada, a w szufladzie beef jerky, batonik, bomba. Tu w szufladzie coś znajdziemy? Nie za bardzo.
Kolejna książka. Soda. Bardzo fajnie. Tutaj. Nic. Safe. Fajnie. Naprawdę fajnie. Przydałoby się gdzieś te kody znaleźć. Mamy flarę, nie jest źle. Dobra, ktoś ma kody do save. Tylko... gdzie miałbym niby znaleźć ten kody do save'u? Dobra. Wyłączmy to. Zapałek na razie nie będę zużywał. Lampa też jest zbyt dobrym materiałem, żeby zużyć. Pochodzimy trochę w ciemno. Tu jest wyjście. Wjedziemy na sekundę. Spróbujemy oprawić tego jelenia. Powinien tam mieć chyba trochę mięsa. Chyba, że się wilki już do niego dopadły. A, no jest. Jeszcze jest. Dobra. Użyjemy noża. Wykroimy trochę mięsa. Wykroimy to. Wykroimy trochę flaków. Dobra. Zmarnujemy trochę czasu i energii, ale... dobra, fajnie. Zmarzła nam dupa. Git. Znowu. Nie, się okazuje, że... ta kamizelka była najbardziej potrzebnym przedmiotem, jaki mieliśmy w ogóle. Dobra. Idziemy rozpalić sobie ognisko. Jesteśmy przemęczeni, jesteśmy przemrożeni. Tak. Ogólnie ciężko to wygląda. Czyli trzeba będzie... dobra. Mamy trochę tego drewna, bo z nim jakoś nigdy nie ma kłopotu. Więc możemy sobie trochę mięcha. Nie zmienia faktu, że jesteśmy przemęczeni. Niestety. Rozmnożyłem sobie tego wilka. Trzeba będzie iść dalej. Zobaczmy, czy przy warsztacie da się coś zdziałać. Dobra, ile mamy wody? Mamy jeszcze 2 litry. Dotopmy jeszcze 4. Choroba. Dobra, stopiliśmy ile się da. Czyli mało. Trzeba dorzucić jeszcze... serio, nie mamy drewna? Dobra. Jeżeli gdzieś się dorąbię. Stopmy tego śniegu. A, dobra, jesteśmy głodni. No i pięknie, właśnie zmarnowałem latarnię. Brawo Paweł, naprawdę mistrzostwo świata. Niestety nasza postać nie wyłącza latarni, kiedy jest przy ognisku. Aha, dobra, super, nie mieliśmy już praktycznie kalorii. Czekoladka, batonik, dobra, wciągniemy jeszcze tego batona. Jeszcze głodna? No i też boska dziewczyna. Dobra, ciągniemy jeszcze wilka. No, jesteśmy wykończeni, więc... najwyżej możemy jeszcze spróbować zrobić sobie herbatę. Przespać się i wydostać sobie się z tego miejsca, bo...
herbatka pomoże nam w spaniu. Dobra, zostało nam 17 minut, spróbujmy ugotować tą wodę, która nam została. Zagotować jeszcze 1 litr wody i tyle. Jesteśmy wykończeni. Po prostu nie wykończeni. Zmarnowaliśmy sobie lampę, czyli genialnie. No, zostało nam jeszcze trochę aerosolu, czyli możemy to uzupełnić. Equip. Dobra, mimo wszystko jesteśmy wykończeni, idziemy spać. Postaramy się przekimać no przynajmniej te 8 godzin. Dobra, obudziliśmy się, zwińmy to, jesteśmy wypoczęci, chcemy się pić. Mam mnóstwo stafu, który przydałoby się przerobić na coś. Zobaczymy, co jesteśmy w stanie zrobić. Dobra, teraz tędy. Mam nadzieję, że nie biegniemy w ścianę. Nie, dobrze. Jesteśmy trochę głodni, ale powinniśmy wytrzymać. Dobra, a nie, dobra, tędy w dół. Idziemy na górę. Szukamy bencha. Jest. Możemy zrobić bandaże. Możemy zrobić pochodnie. Niestety nie mamy kawałków drewna, żeby zrobić pochodnie. Możemy zrobić przynętę. Cured gut. Dobra, przecież mamy flaki. Te flaki trzeba jakoś odpowiednio przygotować. A, świeże flaki. Drink indoors for 5 days. Aha! Czyli jeżeli przez 5 dni je wysuszymy, wtedy będziemy mieli przygotowane flaki. Mamy skórę. A skóra z wilka, z tego co mi się kojarzy, byłaby potrzebna do płaszcza. 4 skóry z wilka, no to cholera. Powiem, że nie fajnie. Nie widzę tego. Nie widzę tego. Gdzie ja wysuszę przez 5 dni flaki? Zróbmy przynajmniej pochodnie. Powinniśmy mieć wciąż materiału. Dobra. Jesteśmy trochę głodni, ale nic to. Dobra. To jest zepsute. Jedyne co możemy zrobić z tą kamizelą, to ją przerobić. Trzeba będzie zaraz ruszać dalej. Dobra. Strasznie chrupiemy, nie wiem dlaczego. Dobra. Zróbmy pochodnie. Jedna pochodnia nam się może przydać. Nie zrobimy przynęty.
Możemy zrobić haczyk, ale na razie nam to jest niepotrzebne. Róbmy jeszcze jedną pochodnię. Dobrze. Jesteśmy trochę głodni. Opierdzielmy. To wolę zostawić na gorsze czasy. Dobra, możemy sobie trzasnąć... A, choroba, niech będzie batonik. Będziemy batonik, 3 litry wody. Mamy buty, których raczej nie użyjemy. Rozwalmy je, zróbmy sobie z nich... Miejmy z nich skórę przynajmniej. Może wtedy sobie... Naprawimy te buty. Użyjemy haczyka? Nie, użyjemy. O! Ale dźwięk dziwny. Dobra. No, powiem, buty wyglądają niekiepawo, jak nasz stan. Zmarznięci, przewiani, zmęczeni i... spragnieni. Dobra. Czyli tak, mamy 8 bandaży, nie ma kłopotu. Mamy trochę wody. Dobra. Wody niepotrzebnej. Tutaj to wywalmy. Niech nam nie ciąży. Mamy 2 siekiery. Łom. Lunetę. Trochę ropy. Toolbox. Co możemy zrobić z toolboxa? Możemy go zniszczyć. Nie. Nie zniszczymy go. Mamy 4 pochodnie. Nieźle. Dobra. Czyli tu zakończymy. W następnym odcinku ruszamy dalej. Albo ruszamy dalej, albo wracamy do naszego obozu. Co raczej już nie będzie opcją. Czyli no cóż. Nie było najgorzej, nie było najlepiej. Za dużo czasu to spędziliśmy. Więc widzimy się w następnym odcinku. Widzimy się. Pa, pa!